Witam serdecznie Państwa. Mamy najnowsze wiadomości z rynku nieruchomości i walutowego, i postaram się tutaj bardzo szybko przedstawić zwięźle w jak najfajniejszy sposób, aby było to dobrze zrozumiane. Informacje są bardzo ważne, bo jesteśmy naprawdę w krytycznym momencie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, ale też rynek walutowy. Coraz więcej ludzi znowu zastanawia się, czy warto kupić dolary, czy raczej. Kupić y, nieruchomości? Jest to wielkie pytanie. Rzecz jest w tym, że właściwie można powiedzieć: Nie ma ani jednej, ani drugiej drogi. Y, każda droga może być zła, ale z drugiej strony czasem może być i dobra. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji, od sytuacji danego człowieka. Zanim o tym wszystkim opowiem, oczywiście, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania y, kciuka w górę i o merytoryczny komentarz. Oczywiście, także zapraszam w kliknięcie w link na dole, który podałem do mojego nowego kanału po angielsku. Tak jest, założyłem nowy kanał, kanał po angielsku, tylko i wyłącznie po angielsku. Nawet jeżeli ktoś nie zna angielskiego, a chce pomóc w rozwoju nowego kanału po angielsku, bardzo proszę o kliknięcie w link na dole i zasubskrybowanie, co pomoże w rozwoju kanału angielskojęzycznego. Oczywiście na dole także jest link do mojej nowej czytanej książki. Można wykupić do niej dostęp. Są tam rzeczy, o których nie mówię nigdzie indziej aniżeli w tym update'cie mojej książki. Zatem już przechodzimy do tematu, tylko oczywiście mój ukochany łykawy, Który był dwoma łykami. No i jedziemy. Szanowni Państwo, sytuacja jest naprawdę rozwojowa bardziej niż nam się wydaje. Gdy wylewało się na mnie, nie powiem nawet, że litry, a hektolitry, a cysterny pomyj za to, co mówiłem o rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, o tym, co mówiłem, co nadchodzi, no dzisiaj wszyscy zaczynają jakby... Powtarzać moje słowa w brytyjskiej przestrzeni. Mówię totalnie o zwykłych Brytyjczykach, o zwykłych Anglikach. Opowiadają, jak to już nie opłaca się inwestować w nieruchomości w Anglii, jak przecenione są nieruchomości w Anglii, jaką bzdurą jest inwestowanie w nieruchomości w Anglii. Szanowni Państwo, ja to nie powiem, że starałem się powiedzieć, ja to mówiłem wprost, że do Anglii nadchodzi godzina zero, no i ta godzina zero nadeszła, tylko ona była przedłużana. Ta godzina zero prawdopodobnie mogłaby nadejść znacznie szybciej, tylko ona była przedłużana ze względu na rok 2020 i 2023. Ta godzina zero w Wielkiej Brytanii została przepchana. Tylko chodzi o to, że teraz już w Wielkiej Brytanii wszędzie trzeszczą, że jest totalna zapaść, że jest bardzo źle. Wiecie to wszyscy nawet, wiecie to sami doradcy, sami ludzie związani z rynkiem nieruchomości. W Anglii nie do końca jest tak, że wiecie bo w Anglii jest, w, w, w tych takich krajach, którzy mają dłuższą, które mają dłuższą taką biznesową historię, bo w Polsce to biznesową historię dopiero mamy oczywiście od 30 mniej więcej lat, a tam, jak już się rzeczy dzieją, no to ludzie mówią, że się dzieją, no bo głupio by było udawać tak, jak na przykład w Polsce udają, bo w Polsce strasznie udają, wręcz kłamią, robią maślane oczy i to nie wiem jak to jest z tymi naszymi Polakami, mi się wydaje, że dużo ludzi po prostu jest w stanie w Polsce wybaczyć największe kłamstwa ludziom, którzy akurat, których lubią po prostu i których i tak będą słuchać, tak? Ci ludzie mogą kłamać, mogą udawać, mogą robić misleading swoich klientów, misleading swoich słuchaczy, misleading swoich czytelników, a ludzie i tak będą się z tego cieszyć. Mnie to dziwi w naszym narodzie, bo tak jest, bo na przykład widzicie, w Anglii jest tak, że wiecie, tak, tak, tak jeszcze udają, 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 tak jak w Polsce się udaje, prawda, żeby przykryć wielką tragedię, ale yy, no, w pewnym momencie dzieje się tak, że jak już się stało i się nie da ukryć i wiadomo, że już trzeba powiedzieć, no to wtedy to wszystko mówią. No, u nas jest troszeczkę inaczej, u nas jest sytuacja inna. U nas sytuacja wygląda dosłownie dosłownie inaczej. U nas dalej się wpaja Polakom, że rynek nieruchomości jest w, nawet, że tak powiem, w dobrej sytuacji. A w rzeczywistości rynek nieruchomości w Polsce jest w sytuacji tragicznej, 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 tragicznej. Dlaczego ja mówię o Anglikach? Wiecie, no, bo Anglicy to bardzo bliski rynek. Dlaczego ja w ogóle dużo to, tak mówię o Anglii? Bo, szanowni Państwo, znam angielski, ja znaczną część rzeczy po prostu, sięgnę po angielsku, w anglosferze. Widzicie, dla mnie w ogóle podstawą jest, w moim w, 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 mi się ja uważam, że człowiek ja uważam, że każdy powinien znać angielski. Bo jak się nie zna angielskiego, to się nie rozumie co się dzieje na świecie nie do końca. Taka jest prawda. Jeżeli człowiek nie zna i dobrze jeszcze by było znać no nie wiem, może y, hiszpański. Moim zdaniem, prawda? Jeżeli człowiek nie zna angielskiego, y, to ma problem, bo nie może oglądać rzeczy w, po angielsku, bo w rzeczywistości, wiecie, w języku angielskim jest, nie wiem, tysiąc rzeczy, ty, tysiąc więcej informacji, tysiąc razy więcej, nie wiem, pięć tysięcy razy więcej informacji, nie, no może nie pięć, ale no, tysiąc razy więcej informacji aniżeli po polsku. Tysiąc razy więcej wiedzy po angielsku jest zapisanej. Ze względu na to, że po prostu angielskim posługuje się cały świat i człowiek. Mię to dlatego zastanawiaj, jakim to cudem w Polsce nie kładzie się nacisku tylko i wyłącznie na angielski, dopóty, dopóki nie nauczysz się angielskiego, to po co się masz uczyć drugiego języka w szkołach, prawda, chyba, że no i i chcesz, prawda, no to chyba, że bardzo nie chcesz tego angielskiego i chcesz jakiegoś innego, nie wiem, jakiś tam hiszpański, czy tam, nie wiem, mandaryński, czy tam, y nie wiem, japoński, prawda, w ten sposób, tak, y no ale... Powracając do tematu, dlaczego mówię o Anglii, ze względu, że Anglia jest wielkim papierkiem lakmusowym. Yy, Anglia mówi po angielsku i to wszystko łatwo po prostu ogarnąć, bo tam generalnie yy, gospodarka jest bardzo łatwo yy, rozwinięta w sposób taki, że łatwo ją zbadać, opowiem tak, łatwo ją zbadać, bo po prostu jest coś takiego jak transparentność. W Polsce nie ma transparentności, w Polsce jest kłamstwo, chamstwo i obłuda. Tam też oczywiście, prawda, tam też, ale y, poziom transparentności w Polsce w, w, co, nie, co, w stosunku do, co do niektórych krajów, no, jest przerażający, przerażający niski. Transparentność w Polsce y, to taka jakaś, taki wymysł, prawda. Zresztą, no mówmy wprost, my Polacy, nasz naród jest skorumpowany do kości, skumocony, jesteśmy skorumpowanym. Narodem, to wszystko widzimy na statystykach, jesteśmy bardziej skorumpowanym narodem aniżeli Włosi. Tak? To znaczy, że jeżeli jesteśmy skorumpowanym narodem, jesteśmy narodem złodziejskim, jesteśmy narodem zakłamanym, no bo korupcja to jest gorsze niż złodziejstwo, no bo człowiek weźmie, wiecie, ukradnie, tak, a korumpuje się na co dzień i niszczy tak w ten sposób ludzi, bo na przykład jak mamy człowieka, który wepchnie innego człowieka, na przykład w miejsce drugiego człowieka za korupcję, no to ten drugi człowiek może, który został wyrzucony z, kole, z kolejki, bo nie dał, nie, nie skorumpował urzędnika czy tam kogoś, prawda? To może naprawdę przypłacić wielkimi konsekwencjami życiowymi, więc wiecie, no musimy wprost mówić przede wszystkim jak to wygląda, dlaczego w Polsce jest taka zakłamana rzeczywistość, nie wiem, jest skorumpowany kraj przede wszystkim, no, no potem nie dziwmy się, że w takim kraju wysk wyskakuje coś takiego jak bezpieczny kredyt, prawda, czyli właściwie... Y Instrument dotujący banki, zagraniczne banki zagranicznych deweloperów. No ale wracając do samej Anglii, to jest wszystko ważne, co powiedziałem, szanownika. To jest wszystko ważne, co powiedziałem. No i wiecie, w Anglii trzesz Anglia trzeszczy w postawach. Inwestorzy mówią, wiecie, tam mówią wszyscy, bo wiecie, no. No tak tam jest po prostu, że no, ta propaganda taka nie jest siermiężna. No, no po prostu nie jest taka się. Sier... Mają też oczywiście tragiczne swoje konsekwencje i teraz spijają tego, na przykład y, siermiężna propaganda była w stosunku do brexitu. Y, no ale po prostu Brytyjczycy jako naród dali się wkopać y, w. Twoje takie czeluści nienawiści w stosunku do Polaków, Rumunów i Bułgarów. I dlatego Brexit wyszedł, prawda? Po prostu to było coś nowego, to była niezła, niezła socjotechnika na skalę historyczną, na skalę świata, prawda? No ale generalnie w takich podstawowych rzeczach to, to oni nie są... W wielu rzeczach kłamią, ale akurat w sprawie tych pieniędzy to nie kłamią, prawda? Yy, a u nas się kłamie, akurat w sprawie pieniędzy. No, może u nas w innych rzeczach się nie kłamie, a u nich się kłamie, bo to wiecie, że nie ma kraju doskonałego, ale my teraz mówimy o rynku nieruchomości. No i polski rynek nieruchomości jest niesamowicie zakłamany. A to jest przykre, bo o to chodzi mi mi osobiście chodzi o to, żeby właśnie rynek w Polsce nieruchomości nie był zakłamany, żeby był dobrze rozwinięty, żeby y, każdy był szczęśliwy. I inwestor, i budowlaniec, i wynajmujący, i kupujący, i sprzedający. Oczywiście nie można wszystkich naraz uszczęśliwić, ale zapewniam Państwa, że y, naprawdę można lepiej aniżeli obecnie. Tak więc, co się dzieje w danym momencie? Co, no, jakie są najnowsze informacje? Widzicie, Przede wszystkim musimy zrozumieć, co się dzieje w Polsce, tak co się dzieje w Polsce i na czym polega inwestycja. Ludzie mówią, no dobra, to opłaca się inwestować w te nieruchomości w tej Polsce czy się nie opłaca. No, jak gdzieś ktoś tam musi mieszkać i musi i kupi sobie za gotówkę jakieś tanie mieszkanie, może mu się i opłaca, może nawet musi się trochę opłacać takie droższe, prawda, i tak dalej. Różnie to bywa, prawda? są różne historie, ale ja teraz podejdę stricte w, matematycznie do sprawy i porównamy to do dolarów. Czy opłaca się inwestować w dolary? Oczywiście nikogo nie namawiam do kupowania nieruchomości, sprzedawania, robienia czegokolwiek ze swoimi nieruchomościami, zaciągania kredytów, kupowania, sprzedawania dolarów. Każdy robi to na swoje własne ryzyko. Pamiętajmy, kupisz dolary, dolar może jutro przestać istnieć i będziesz płakać. Prawda? Wiesz, mówił, że mówiłem o dolarze. Dolar może jutro przestać istnieć, może się załamać o 90%. Kupisz nieruchomość na kredyt, no to wzrośnie ci oprocentowanie do 30% i będziesz płakać i będziesz mówić, że cię ktoś namawiał do brania kredytu. Prawda? Ja Nikogo nie namawiam do niczego, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, oczywiście, prawda? No taką regu regułkę trzeba trzepnąć po prostu. No i tyle. No I o to chodzi: czy się opłaca w danym momencie inwestować w nieruchomości? Może sprawdźmy to na. Yy, może sprawdźmy to. Na podstawie. Na podstawie sprawdźmy to na podstawie Krakowa naszego kochanego, naszego kochanego Krakowa, takie z naszej drugiej stolicy po gnieździe, prawda? Sprawdźmy to na podstawie krakowa. I jak to sprawdzimy? Widzimy, tutaj mamy nieruchomości minimum 80 metrowe, tak, te rudery przewertujemy, to te rudery przewertujemy, to są rudery, prawda? Przewertujemy poddasza, prawda? Tu też chyba będzie. Pod... No i zaczniemy, od takich widzicie, mamy. Ja nie wiem, nie znam Krakowa. Yy, widzicie, yy, nie wiem, gdzie jest ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej. Nawet nie wiem, kto to był. Yy, nie wiem, gdzie są Kliny, Sfoczowice. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, czy to w ogóle jest Kraków, czy to jest pod Krakowem. Nie chcę mi się tego sprawdzać. No i tu są poddasza. A, bo tu są poddasza, tam to pewnie też jeszcze poddasze, bo poddasza są najtańsze. parcie. musimy znaleźć jakąś nieruchomość nie do remontu i nie poddasze, bo poddasze to jest najgorsze, co może być, prawda? No bo w Polsce w zimę na poddaszu jest zimno. A w lato jest gorąco, więc pamiętajmy, że poddasza są do dupy. Eee, znaczy generalnie są miłe i fajne. Ja lubię poddasza, bo są takie fajne, wiecie, skośny dach, ta, trata. No, ale generalnie, no kilka miesięcy w roku tylko jest tam miło. Eee, chyba, że naprawdę jest jakiś dobrze wybudowany dom. No i tutaj wszystko mamy do remontu. Dobra, mamy coś wreszcie. Złociennic. Dobra, dwupoziomowe mieszkanie. W zie... w... A też poddasze będzie pewnie. Jak dwupoziomowe, to poddasze. Czteropokojowe. Dobra, mamy. Dobra, przejechaliśmy te wszystkie. I mamy taką. Czyli widzimy, że w. w. w, w Krakowie. Nie wiem, czy ulica Podłęska Bieżnów, Bieżanów, Prokocim, Kraków to jest Kraków. No ale do zera kilometrów wziąłem. Tam to może jest. dużo takich poddaszy jest w tym Krakowie. No widzimy. Widzimy, jakie są ceny. No. Krakowie, żeby kupić 80 metrów, tak? nie do remontu, czyli wiemy, że to jest od razu inwestycja. Mamy 70 metrów bez poddasza. Bez poddasza, no to widzimy, że trzeba wydać 750 tysięcy złotych. I teraz jest pytanie, czy 750 tysięcy złotych jest warte inwestycji? Czy jest warte inwestycji? Przede wszystkim różnie się kupuje nieruchomości. Jedne się można na, za pieniądze, ale można też i na kredyt. No to zobaczmy, czy na kredyt się opłaca, tak? Zobaczmy, czy się opłaca na kredyt. 750 tysięcy, tak? Yy, ja od razu mówię, od razu mówię, że ja specjalnie sprawdzam, że ja specjalnie sprawdzam od razu 100% sumy ceny nieruchomości. Dlaczego? Bo sprawdzanie nieruchomości na 80% LTV, czyli loan-to-value ratio, czyli, wiecie, po wpłaceniu depozytu, jest nieprawdą. Bo przecież te 20% mogłoby ci gdzieś pracować, tak? Bo 20% z 740 tysięcy to jest 74 razy. to jest 150 tysięcy złotych około, tak? Mnie, trochę mniej, tak? 70, to ile to jest? 148 tysięcy 148 złotych, tak? No, i za 148 tysięcy zł, wiecie, w Hiszpanii możesz sobie kupić w ogóle 100-metrowe mieszkanie. Więc yy, ja uważam, że inwestycje powinno się liczyć w ten sposób: jako 100% kredyt, albo, no bo potem, znaczy się na szybko, prawda? Bo można liczyć inaczej, ale powinno się liczyć tak, bo to są realne pieniądze, które wydajesz. Bo te pieniądze, przecież ten depozyt, tą wpłatę własną, ten wkład własny, możesz zainwestować jakoś inaczej, tak? Więc wiecie, jak, wa, jak, jak, jak jakiś przygłupek Wam mówi, no tak, ale on nie wpisuje 80% wartości nieruchomości w kredycie. No przepraszam, a te 20% to co? Z nieba spada? To co? Te 20% jak kupujesz coś za milion, wpłacasz 200 tysięcy, to co? 200 tysięcy wyciągasz nie wiem skąd, yy, za co? Za piękka na dworzu? No przecież to jest 200 tysięcy Twoich pieniędzy. No to przecież to jest, yy, to trzeba liczyć, tak? No, to są tacy ludzie i, szanowni Państwo, są tacy doradcy kredytowi, bo ja y, sprawdzałem takich doradców, ja chodziłem do takich doradców kredytowych pod przykrywką, powiem tak, specjalnie zobaczyć, co mi powiedzą. Naprawdę, polscy doradcy y, od finansów to sorry, ale mówię Wam, połowa to są przygłupki. Y, druga, dużo jest fajnych, ale znaczna część to są po prostu zwykłe przygłupki, którzy nie umieją obliczyć nawet oprocentowania. Mówię wprost, Mówię wprost, to są niewyszkolone przygłupki, które nie umieją obliczyć oprocentowania. Mówię wprost, szanowni Państwo. Yy, I widzimy, 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 widzimy dalej. Połowa, ja nie mówię, że Pan i Pani, bo może mi tu jakiś doradca finansowy słucha, prawda, ale sami wiecie, jacy są ludzie. A czy jesteście takimi ludźmi, to sprawdźcie, czy umiecie obliczyć oprocentowanie. Sprawdźcie, czy umiecie obliczyć oprocentowanie. Chociaż sprawdźcie, prawda? Yy, yy, I widzimy. I widzimy co się dzieje. Mamy nieruchomość 750 tysięcy, czyli żeby kupić 80 metrów, prawda? Bo musimy zrozumieć. No, kupimy inwestycję, czy się opłaca kupić inwestycję? No dobra, mamy 750 tysięcy złotych. Zaciągamy pierwsza inwestycja na kredyt. No to 750 tysięcy złotych, raz, dwa, trzy. Przecież te 750 tysięcy złotych mógłbym zaciągnąć na biznes. No to zaciągam na dom, ale mógłbym przecież zaciągnąć na biznes. No to zaciągam na dom. 70% down payment 0, prawda? Term 30. No i ile dzisiaj oprocentowanie kredytów? 10%, tak? 10%. No i ile y, rata kredytu na taki dom nas wynosi? 6582 zł na 30 lat. Stwierdzimy, że to jest inwestycja, więc nam nie robi na ile bierzemy kredyt. Może się uda jakiś y, zaciągnąć na 40. 6369 zł, tak? Czyli, jeżeli byśmy zaciągnęli y, kredyt na taką nieruchomość, no to nasza rata by wynosiła przez 40 lat 6369 zł, przez 35 lat. Widzimy, przez 35 lat 6448 zł. A jeżeli byśmy chcieli mieć 30-letnią inwestycję. To by nas rata wynosiła 6582 zł, a jeżeli byśmy chcieli mieć 25-letnią inwestycję, to na takich zasadach nasza rata wyniesie na 6815 zł. Tak? Czyli widzimy, że. No to dużo jest, prawda? I teraz, dobra, kupujemy taką nieruchomość, płacimy 6,5 kafla miesięcznie, zamrażamy oprocentowanie na 5 lat, żeby inwestycja była stała. Jak oprocentowanie spadnie o 3%, to sobie złamiecie kredyt w normalnym kraju, w Polsce nie, w normalnym kraju już złamiecie, może yy, tr trzeba sprawdzać, czy yy, jaki. Ja to ciągle mówię, bo ja nie mówię tego, ja nie mówię do tego, yy, ja nie przedstawiam tych rzeczy, tylko Polakom w Polsce, trzeba to zrozumieć. Mnie oglądają, szanowni państwo, inwestorzy z całego świata, i także ludzie w normalnym systemie kredytowym, a nie w tym polskim kołchozie, prawda? Tak? I o to chodzi, że w normalnym kraju, prawda, yy, możesz zaciągnąć sobie taki kredyt na sta stałą stopę 6500, prawda, na przykład na 5 lat. A jak oprocentowanie ogólne spadnie, czyli, na przykład, jak spadnie w Anglii oprocentowanie banków of England, na przykład, wiecie, yy, jak jeżeli podwyższą do 6 i za 4, 3 lata spadnie do 3, no to możesz sobie złamać kredyt, zapłacić karę tam 3000 funtów, czy tam 4, i wbić się znowu na zamrożone na 3%, na 3% a nie na 7, prawda? Na przykład znowu na 5 lat, tak? Taka jest różnica, że, że widzicie, są bantustany i mniejsze bantustany, że no, taka jest prawda, prawda? W Polsce jest problem, bo w Polsce nawet są kredyty, których w ogóle przez pierwsze lata nie można nadpłacać, co jest moim zdaniem no bandytyzmem, ale to już po prostu pokazuje wielkość polskiego bantustanu, no nie? Taka jest prawda. Tak więc nieruchomość w Krakowie, przypominam, że taka nieruchomość, którą widzimy tu w Krakowie, prawda, bo widzimy ją za 750 tysięcy, to jest, ta nieruchomość jest za 7 tysięcy złotych za metr. Przypominam, że w takim Gdańsku lub Gdyni taka nieruchomość nie kosztowałaby 750 tysięcy, a jeżeli to jest dobra dzielnica i byśmy wzięli dobrą dzielnicę z Gdańska lub z Gdyni lub z Sopotu, jeżeli to jest dobra dzielnica, no to w Gdańsku by było, trzeba wydać milion złotych, prawda? Oczywiście tego nikt nie kupuje, bo na to nie ma nikt pieniędzy, ale taka jest prawda. Musielibyśmy wydać milion złotych, szanowni Państwo. Milion. Tak więc y, jedziemy dalej i teraz y, najfajniejsze. I teraz najfajniejsze mamy, widzimy 750 tysięcy złotych, 6,5 tysiąca złotych. I teraz jest pytanie, dobra, kupujemy nieruchomość taką na kredyt, finansujemy ją kredytem, finansujemy ją kredytem, 750 tysięcy, mamy ratę 6,5 tysiąca złotych przez 30 lat, czy tam ile prawda? No i jest pytanie, no jaka to jest inwestycja? Jeżeli to jest pod wynajem, komu ją wynajmiemy? Za ile? Jeżeli kredyt wynosi nas 6,5 tysiąca zł, a wynajęcie takiego i mieszkania ile kosztuje? I teraz sprawdźmy, ile kosztuje wynajęcie mieszkania, najęcie mieszkania w Krakowie 106-metrowego, bo to jest 106 metrów, tak? Tutaj sobie kliknąłem i mamy teraz mieszkania do wynajęcia w Krakowie, prawda? No i szukamy. 120 metrów. O, ale to jest poddasze? Nie, poddasza omijamy poddasze to jest 80 metrów 98 metrów 130 poddasze 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 80 metrów 80 metrów 80 metrów 90 metrów no dobra nie ma 120 metrów weźmy te 90 metrów no widzimy że no co co jest tutaj no widzimy że no mamy tutaj no 80 metrów, 80 nie jest to 100 m, no ale widzimy, że już 80 metrów w Krakowie nie na poddaszu w podobnym standardzie, powiedz bo tam jest znacznie lepszy standard, ale może tutaj dzielnica lepsza. No to widzimy 4000 zł plus czynsz 1200 plus pewnie gaz prąd, tak? Czyli mamy 5200 tylko czynsz i najem plus gaz prąd, czyli pewnie razem wychodzi około 6000-6500 zł, tak? Czyli najęcie nieruchomości 80-metrowej w Polsce Podobnym standardzie, co ta nieruchomość, prawda? Kosztuje tyle samo, tysiąca zł, tyle samo, ile kosztuje dzisiaj kredyt na tą nieruchomość. Czyli co, czyli nie zarabiasz. Czyli nie zarabiasz. Teoretycznie możesz powiedzieć, ok, no ale ce, yy, yy, spłaca mi się kredyt. Przy 10% tak naprawdę mało się spłaca na początku. Okej, okay. jakoś tam się spłaca. Okej. Okay. Spłacać się kredyt, ale nie dostaniesz żadnych pieniędzy do ręki. Druga sprawa, mówisz, cena nieruchomości będzie drożeć. Naprawdę będzie drożeć? Naprawdę? W warunkach 10%. W Polsce jeszcze spadek cen nie ugryzł. Nie ugryzł, bo Kaczyński i Morawiecki subsydują banki. Dają ludziom pieniądze na odsetki dla banków. Będą dawać jeszcze więcej. To jest wszystko napompowana pompka. W normalnych warunkach to wszystko by równało już dawno. Bo to jest napompowane wszystko zamiast pieniądze inwestować w szpitale, zamiast inwestować w lekarzy, pielęgniarki, w dobrą infrastrukturę, prawda i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, w nowoczesność, no to oni dają pieniądze bankom i zagranicznym deweloperom. Prawda? Czyli. Nieopłacalność tej nieruchomości jest niesamowita. Bo tak, bo nic ci nie zostanie, bo 6,5 tysiąca złotych trze, y, taki człowiek musi zapłacić, prawda? Ty, niby, dostaniesz y, y, 5200, y, 5200, ale z tego czyż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc czyż, więc. Znaczy nie, wyna, przepraszam, wynajęcie, wynajęcie tego, tej nieruchomości kosztuje tyle, ile kredyt. Ty nie dostaniesz przecież 6,5 tysiąca złotych, ty dostaniesz 4 tysiące złotych, prawda? Czyli, przepraszam najmocniej, no nie do tego doszedłem jeszcze, 4000 tysiące złotych, ty dost... wynajęcie tego mieszkania kosztuje 6,5 tysiąca złotych, a kredyt, razem z rachunkami, a kredyt kosztuje 6,5 tysiąca, ale ty dostaniesz do ręki, proszę zobaczyć, 4000 tysiące złotych miesięcznie, bo czynsz przecież idzie na czynsz, prawda? 4 tysiące złotych miesięcznie dostaniesz, tak? Eee, przepraszam, bo do, tyle tych nieruchomości sprawdzał, że w różnych krajach różnie jest napisane, prawda? I, I ty dostaniesz do ręki 4, ale twój kredyt wyniesie 6,5, czyli jesteś stratny 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Bo twój kredyt na tą inwestycję jest o 2,5 tysiąca wyższy, aniżeli ty dostaniesz do ręki 4 tysiące. A co będzie, jeżeli będzie trzeba mieszkanie wyremontować? A co będzie, jeżeli będzie trzeba mieszkanie pomalować? A co będzie, jeżeli cena tej nieruchomości z 750 tysięcy złotych spadnie na pół miliona złotych? Mówią ci, ceny z nieruchomości nie spadają? Tak? Powiedz to Brytyjczykom. Powiedz to Hiszpanom. No powiedz im, powiedz to Amerykanom że ceny nieruchomości nie spadają. No w Polsce mamy, widzicie, magię i miecz w Polsce, yy, ceny nieruchomości tylko i wyłącznie rosną. Ta? Tak się w Polsce Polakom wpaja. Jeżeli to oprocentowanie, yy, które mamy dzisiaj utrzyma się przez następne lata, yy, a usunie się bezpieczny kredyt, Prawda? AD populacji, a nie wpuści się milionów ludzi, no to, to ten rynek nieruchomości w Polsce już powinien być zawalony. Tylko, że wpuszczają miliony ludzi, co będzie społecznym, gigantycznym problemem, już jest i pompują ceny spłacaniem odsetek. No ale przecież przez to zawali się waluta i społeczny, społeczna sytuacja w Polsce, prawda? Więc mamy wybór pompować nieruchomości, yy, przepraszam, pompować banki zagranicznych deweloperów, tak? lub też pompować swój system społeczny, tak? swój naród, szpitale, yy, infrastrukturę i tak dalej. No mamy takich chochołów przy władzy, prawda, że oni wolą mieć napompowane ceny nieruchomości niż dobry szpital. No taka jest prawda. No i widzimy, i, i teraz powstaje wielkie pytanie: jak jak, powiedzcie mi, w jakim cudem możesz się opłacać, zainwestować w nieruchomość którego rata wynosi 6500 zł a dostaniesz 4000 zł minus z tego 4000 zł musisz odliczyć podatek musisz odliczyć czas stracony na tych najemców musisz odliczyć remonty i tak dalej i, tak, i ewentualną zapaść cen nieruchomości no dzisiaj kosztuje 750 a niech spadnie do 600 albo do pół miliona i co wtedy zrobisz bank nakaże ci dopłacić 250 tysięcy złotych w trybie natychmiastowym bo cena twojej nieruchomości spadła poniżej zaciągniętego kredytu to się nazywa negative equity Rozumiemy to? Inwestowanie w nieruchomości w ten sposób jest totalnie bez sensu. Oczywiście możesz powiedzieć, no tak, ja mogę wynajmować na pokoje, ale ile wy, masz cztery pokoje i co, i, i, i ile za pokój będziesz brał? Dwa i pół tysiąca złotych? Żeby wyciągnąć dychę i być na zero? To się nie opłaca, to się nie opyla. To jest po prostu tak przecenione, to się po prostu nie opłaca pod żadnym jakimkolwiek matematycznym punktem, prawda? Żadnym, żadnym. To się po prostu nie opłaca, to jest, się po prostu nie opłaca. I to jest tania nieruchomość. No ale proszę zobaczyć, tutaj mamy droższe. 750, 800 tysięcy, 800, 800. po prostu ceny polskich nieruchomości zostały napompowane. Słuchajcie, dobrze jest inwestować w nieruchomości, ale jak się opłaca. I teraz jest, i teraz jest pytanie, gdzie się opłaca? Jak się? Ja ciągle mówię, że gdyby ta nieruchomość, ja to ciągle tłumaczę, gdyby ta nieruchomość, zrozummy to, jeżeli mamy taką nieruchomość, którą przed chwilą pokazałem, jeżeli mamy taką nieruchomość, którą przed chwilą pokazałem, i byśmy mieli kredyt na taką nieruchomość, załóżmy na 3%, tak? Zamrożone na 3%, no to rata na taką nieruchomość to jest 3500 na 25 lat, na 40 lat 2685 zł. O, no to już jest lepiej, prawda? no już jest lepiej, nie jest wcale jakoś nie wiadomo jak fajnie, ale już jest lepiej, bo 4000 zł dostaniesz do ręki są niskie oprocentowania to się może rynek nieruchomości nie zawali, no, no, jakby były takie oprocentowania w Polsce, to no na pewno to w ogóle by została pompka wpompowana, prawda, to już w ogóle wielki balon, tak no ale yy, 2685 zł dostajesz i tak 4000 zł do ręki czyli na czysto nie odliczając jeszcze podatku zostajecie tylko 1300 zł, ale odliczając podatek, to, 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 to właściwie też jesteś na czysto, nie? Że po prostu nie opłaca. Że po prostu, szanowni Państwo, nie, nie opłaca. I teraz jest pytanie, to dlaczego mówisz, że jakbyś sprzedał, gdybyś był w takiej sytuacji, że mieszkasz w Londynie, sprzedajesz nieruchomość za 500 tysięcy funtów. To byś kupił na przykład 5 kawalerek w Polsce i, i, pod, i albo 6 kawalerek w Polsce, bo wiemy, z 500 tysięcy funtów, to za 500 tysięcy funtów to 500 tysięcy funtów razy 5 to jest 2,5 miliona złotych, to za 2,5 miliona złotych kawalerki w różnych miastach są po 300 tysięcy złotych, prawda 2,5 miliona y, podzielić na y, 300 tysięcy no to jest 8 powiedzmy, prawda? No to możesz kupić sobie 8 kawalerek, tylko że Kupujesz to za gotówkę. Przede wszystkim kupujesz to za gotówkę, tak? Bo, bo zrobiłem taki film, w którym pokazałem, że. No. Teraz ciężko sprzedać drogę w Anglii, ale zrobiłem taki film, że są takie sytuacje, gdybym był w takiej sytuacji, wolałbym sprzedać za 500 tysięcy funtów mieszkanie w Anglii, czy tam dom. Kupić za to dziewięć kawalerek, nie wiem, albo we Wrocławiu, albo w Krakowie, albo w Poznaniu, tam gdzie się w danym, może nawet w Szczecinie, tam gdzie się może w danym momencie dobrze wynajmuje. Prawda? Dobrze i jest duży zwrot. Ale za gotówkę. Ale za gotówkę. Ja bym co innego, ale w takiej sytuacji, w której człowiek nie umie wrzucić pieniędzy w biznes, w człowiek, który nie umie inwestować na giełdzie, człowiek, który nic z tymi pieniędzmi nie zrobi. Prawda? nie ja W takim przypadku bym to zrobił i gdybym, wiecie, nie, nie rozumiał giełdy, gdybym nie rozumiał biznesu i tak dalej, w ogóle nic. No to jak człowiek nie rozumie i w dwa i kupi sobie dziewięć kawalerek, no i każda kawalerka odda to pod y, zarząd y, agencji, i każda kawalerka będzie mu tam generowała, powiedzmy, no nie wiem, tam 1200 zł na czysto, no to z ośmiu kawalerek masz 10 tysięcy złotych minus podatek, no to masz 8 tysięcy złotych, a to jest 2000 euro, tak? Czyli widzicie, 2000 euro nic nie robiąc, bo kawalerkami zarządza agencja. No i w takim momencie, wiesz, wyjeżdżasz sobie do takiej Hiszpanii na przykład. Tutaj mamy Hiszpanię, proszę zobaczyć. Tu mamy taką Gandię, to jest Gandia, prawda? I, i w takiej Hiszpanii wynajęcie mieszkania kosztuje 2000 zł miesięcznie, a nie 7000 zł miesięcznie, stumetrowego, metrowego, prawda? W Hiszpanii wynajęcie 100-metrowego mieszkania, powtarzam jeszcze raz, kosztuje 2-2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Góra 3, ale nie 7 czy 8, tak jak w Polsce. Więc dlatego wolałbym, nie trzeba gazu tam, prawda, i tak dalej, jest czyste powietrze i tak dalej, prawda? Co jest w tym złego? Bardzo dobre, prawda? I o to chodzi, widzimy, bo w nieruchomości można inwestować, ale w różnych sytuacjach. No, na kredyt, no to głupota. Dro dro drogą nieruchomość w danym momencie, no to głupota, bo jak masz 8 kawalerek małych, no to zawsze jak masz za mało pieniędzy, możesz sprzedać jedną. Kupiłeś za 300 tysięcy, no 3 lata powydajmowałeś, zarobiła, sprzedaż nawet jak za 250 000, to jesteś na czysto, prawda? Nawet jak sprzedaż za mniej, aniżeli nie kupiłeś, ale że ją wydajmowałeś 3 lata, no to jesteś na zero. No. Ale masz z tego hajs, nie przepada. Wiecie, waluta może przestać istnieć i tak dalej. No, jak się ma 2,5 miliona złotych, to można jeszcze inaczej zainwestować, ale ja mówię w takim przykładzie, prawda? Dlatego się opłaca. No, ale yy, kupić, kupić, wiecie, no, yy, yy, z drugiej strony sobie myślę, no dobra, mam 2,5 miliona złotych, sprzedaję dom w, dom w Londynie, wracam do Polski i co za te 2,5 miliona złotych robię? Kupuję sobie dom za 1,5 miliona, zostaje mi milion, kupuję sobie 100-metrowy apartament i co dalej? Mieszkam w tym drogim polskim domu, gdzie ogrzanie gazem kosztuje 1000 zł czy 1500 czy 2000 w zależności jaki dom kupiłem. I co dalej? I co dalej. Idę za 3000 zł na rękę do pracy za 3,5 i co? Kupuję sobie takie mieszkanie 100-metrowe i co i co i co? Czy ja je wynajmę, nie wynajmę, bo ludzi teraz nie jest rozumiecie? W takim wypadku się opłaca. A różne są przypadki ludzkie, każdy jest inny, no? Rozmawiamy o hipotetycznych sytuacjach danego człowieka. To nie musi być twoja sytuacja, tak? No, ale widzimy. No, ale na przykład kiedy się opłaca inwestować? Widzimy. Popatrzmy na przykład, jeżeli mamy, popatrzmy, jeżeli mamy, jeżeli mamy w takiej Gandhi. Prawda? Nieruchomość widzimy. W takiej gandzie nieruchomości kosztują 100 tysięcy. Widzimy tutaj takie ruderki po 100 tysięcy, 120 tysięcy złotych, 130 tysięcy złotych, tak, ale to są, wiecie, 100 metrowe mieszkania. 130, 140 tysięcy, wiecie, to są takie ruderki. No ale jak pojedziesz dalej i poszukasz tutaj, widzimy, i te mieszkania są coraz ładniejsze, coraz fajniejsze. Już za 100, wiecie, już za 150 tysięcy złotych w miarę normalne mieszkanie można kupić, tak? Ale to jest 100 metrów, 130. Bez potrzeby, wiecie, gazem tego ogrzewania, popatrzmy tu, o widzicie, już coraz fajniejsze. 40 tysięcy euro to jest 200 tysięcy złotych. Pewnie by sprzedali za 180, 170. Wiecie, bo trzeba się negocjować w dzisiejszych warunkach, tak? Czyli wiecie, w takiej Hiszpanii, o macie 107 metrów, wiecie, w takiej Hiszpanii, macie tu spalenką od razu, 97 metrów, wiecie, w Hiszpanii kupujesz 100 metrowe mieszkanie za 150 tysięcy złotych. 100 metrowe. W Polsce 100 metrowe mieszkanie, w Gdańsku, Gdyni, czy nad Gdynią, czy pod Gdańskiem, czy tam naokoło. Dalej ludzie chcą milion złotych, tego oczywiście nikt nie kupuje, prawda? I tylko to jest pompowane tym wszystkim, co robi Kaczyński i Morawiecki, prawda? No ale jeżeli widzimy, mamy, widzimy, i teraz jest pytanie, co się bardziej opłaca? Widzicie, w Hiszpanii kupisz 100 metrów za 160 tysięcy złotych. Wynajmiesz to za bo tam wynajęcie takiego mieszkania kosztuje 1500 zł, prawda? 2000 zł 100-metrowego i to takiego dobrego, że w Polsce za wynajęcie takiego mieszkania nad Gdynią, czy w Gdyni, czy w Gdańsku, czy pod Gdańskiem musisz zapłacić 6-7 tysięcy złotych, tak? A tam 2000 zł. W Gdańsku powiedziałem jeszcze raz, w Trójmieście na około Trójmiasta musisz zapłacić 7 tysięcy a w Hiszpanii musisz zapłacić 2500 zł. Rozumiemy to? Takie są warunki, prawda? Więc yy, widzicie, no, w Polsce i są przecenione yy, koszty najmu, i w Polsce są przecenione koszty utrzymania nieruchomości, czyli gaz, elektryczność, bo jest ciemno i jest zimno. To jest wszystko po prostu w Polsce w danym momencie nie da się normalnie żyć. Koniec, kropka. Jak ktoś chce zakłamywać matematykę, niech sobie to robi sam w domu, prawda? Bo są tacy, którzy nie wierzą w to, co mówię. To jest wszystko matematyka, a nie moje. Widzi mi się, nie ma czegoś takiego jak tysiąc prawd. Nie ma, ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę. Nie ma czegoś, to są tacy ludzie, którzy tak mówią, ja mam swoją prawdę. Nie, no jest prawda jedna, koniec kropka. Tak? Jest prawda jedna. 2 plus 2 równa się 4, albo mężczyzna podszedł do drugiego mężczyzny i go uderzył. Prawda? Mężczyzna podszedł do drugiego mężczyzny i go wyzwał. Tak? Taka jest prawda. Jednemu mężczyźnie nie spodobał się drugi mężczyzna, więc go wyzwał, a następnie go uderzył. To jest prawda, i tyle. 2 yy, yy, plus 2 podzielić tam na 1 jest tyle samo, ile jest 1 plus 4, yy, prawda? No i tyle. No, tak to wygląda, i widzimy, i na przykład widzimy w Gandhi. Kupujesz za 200 tysięcy, no ale wynajmujesz za 2000. Prawda? I właściwie inwestycja taka sama, tylko mniejsze ryzyko, że ci spadnie z ceny drastycznie, bo tutaj wydałeś 200 tysięcy, wynajmujesz za tyle samo procent, dostajesz taki sam. Wiecie, to nawet większy, nawet większy, nawet większy. Oczywiście tam są po prostu podatki i tak dalej, i tak dalej, od, od, od pustostanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tych nieruchomości jest dużo, bo też Hiszpania też jest w takiej depopulacji znacznej, prawda? Tak jak Polska. No i teraz jest pytanie, okej, okay, dobra, jak się nie opłaca w nieruchomości? No jednemu się opłaca, jak chcesz zamieszkać, drogo, tanio, ale nie opłaca się naprawdę już tak, jak się to wszystko opłacało, wcześniej, bo nieruchomości są overpriced, kredyt jest za drogi i, na przykład, yy, widzicie, yy, jak się liczy generalnie też zysk z nieruchomości. Widzimy. 750 a 750 tysięcy złotych, 750 tysięcy złotych, jeżeli włożysz do polskiego banku 750 tysięcy złotych. Były oprocentowania po 7%, nie wiem, czy dalej są po 7, no ale załóżmy, że yy, łyknąłeś to oprocentowania wcześniej za 7, nie wiem, czy dalej są po 7 czy 6. No ale jeżeli włożyłeś na 7% 750 tysięcy złotych no to 750 tysięcy razy 7% to jest 52 tysiące złotych rocznie 52 500 zł rocznie te 52 500 zł rocznie podzielić na 12 to jest 4375 zł na czysto. Zatrzymanie pieniędzy w banku, dostajesz tyle samo, ile wynajęcie tego mieszkania w Krakowie, które pokazałem, tylko że ci cena nie spadnie. No wiadomo, że waluta może się zawalić, że to, że tamto, ale jak się waluta zawali, to i nieruchomość się zawali i tak dalej. Rozumiecie to? Więcej dostaniesz w banku, więcej dostaniesz w banku, aniżeli z wynajmu nieruchomości obecnie. A jeżeli w ogóle, a i teraz przejdźmy do dolara, ale jeżeli w ogóle przechodzimy do dolara, no to już w ogóle dolar to jest kuriozum. Jeszcze złotówka jeszcze złotówka z mojej perspektywy się jakoś opłaca w stosunku do nieruchomości, chociaż też jest ryski, bo wiadomo, że waluta może, ale dolar to już w ogóle, bo istnieje taka możliwość, że jak kupisz sobie. Zrozumcie to jak. Ku, zrozumcie to, dużo ludzi, jeżeli kupi sobie dolary, dzisiaj dolar, to naprawdę trzeba zrozumieć. To na, naprawdę trzeba zrozumieć, dzisiaj dolar to 4 złote, ale dolar jutro może kosztować 3 złote. Więc trzeba zrozumieć, że jeżeli ktoś by kupił dzisiaj dolarów za 750 tysięcy złotych, prawda? No to miałby tych dolarów 750 tysięcy razy 4, no to tych dolarów, yy, przepraszam, podzielić, yy, to tych dolarów yy, miałby. 187 500, tak? Czyli wynaj... wymieniam złotówki 750 000 złotych na dolary i dostaję 187,5 tysiąca dolarów. I trzymam to na ile teraz płacą? 4% może plus, czyli 187 500 plus 4%, czyli po. Roku trzymania na 4% będę miał 195 tysięcy dolarów. Tylko, że dolar może zapaść się do 3,50 do 3, a nawet do 2,80, tak jak był przez całą dekadę, czyli na dekadę dolar może się zawalić w okolice 3 zł, tak? 2,70. I co to będzie oznaczało? Że dolar, że jeżeli dolar się zawali na przykład do 280, to 195 tysięcy złotych, które będziesz chcieć znowu wymienić na złotówki razy 2,8 po 280 to będzie tylko 546 tysięcy złotych, czyli miałeś 750 tysięcy złotych, 750 tysięcy złotych, a masz tylko 546, kupując dolary w takim wypadku, tak? Druga sprawa, pozostając w złotówkach, ile tam było, 740 tysięcy, 700. pozostając w złotówkach, masz oprocentowanie te 7%, prawda? Czyli 750 plus 7%, to masz 802 tysiące złotych, 802,5 tysiąca złotych, 802,5 kafla, zł, prawda? I jeżeli te 802 500 złotych, Wymienimy na dolary po 2,80 za dolara, no to będziemy mieli dolarów 286 tysięcy. Wcześniej w tamtym przypadku mielibyśmy 195 tysięcy, tak? Czyli mamy 30% o 100 tysięcy dolarów więcej. Czyli w takiej perspektywie, w takiej perspektywie, w tej perspektywie, w tym, w tym przykładzie, ani nie opłaca się trzymać dużej gotówki w takiej nieruchomości z takim wynajmem, jak pokazałem ani nie opłaca się kupić dolarów amerykańskich w przypadku, gdy dolar amerykański spadnie i jego oprocentowanie będzie o tyle niższe o ile jest w danym momencie do polskiego złotego, a z tych trzech aktywów najbardziej się opłaca polska złotówka. Oczywiście, polska złotówka może się zawalić, dolar może yy, kosztować 7 złotych, 6 złotych, prawda? I tak dalej, i tak dalej, jeżeli będziemy niszczyć wartość złotówki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. prawda? Tak może być. Dlatego się wprowadza dywersyfikację ryzyka. Prawda? Dlatego się nie kupuje wszystkiego za wszystkie swoje pieniądze. Dlatego jak się ma 750 tysięcy złotych, to raczej ja. Co ja bym zrobił, gdybym miał tylko 750 tysięcy złotych i nie miał totalnie wiedzy ekonomicznej i nie miał biznesu, w który mogę zainwestować? No to wprowadziłbym dywersyfikację ryzyka. Kupił trochę, kupił może małą kawalerkę. Małą, która nie straci dużo. Może kupiłbym mieszkanie w Hiszpanii, w którym bym zamieszkał, a może i nie. Małe, małe. No bo tam kupujesz mieszkanie za 150 tysięcy, więc jak masz 750 tysięcy, zostanie ci 150 tysięcy. Może bym kupił cztery kawalerki. Nie wiem. W Krakowie, prawda? a może bym po prostu kupił jedno mieszkanie, bym kupił trochę złota, bym kupił trochę złotówek, trochę walut, prawda, trochę akcji giełdowych, polskich, różnych, zagranicznych, na pewno bym nie kupował Facebooka, bo jest overpriced wydrukowanymi pieniędzmi, prawda, wydrukowanymi pieniędzmi, wydrukowanymi pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych, tak, ta spółka nie ma realnej wartości takiej, tak, tylko wartość już tam, Wiecie, no i która jeszcze się podbiła tym, że są słuchy, że, wiecie, Amerykanie nie do końca lubią wolność słowa i chcą zakazać TikToka, prawda? Oni lubią wolność słowa, ale na Facebooku, a na TikToku już nie lubią, prawda? Tak więc widzimy, tak to jest, prawda? Tak więc z tych trzech aktywów widzimy, że ani nieruchomość, dużo nie da. wiadomo, kupisz, masz, ok, no ale nie na kredyt, tam. Yy, ani dolar się nie opłaca, no bo może się zapaść i będzie problem, prawda? W tym wypadku opłaca się tylko i wyłącznie złotówka, ale złotówka też może się zawalić, też może się zawalić, ale jak się wprowadzi dywersyfikacja ryzyka, czyli kupi się trochę złota, jeżeli chcemy wyciągnąć za 20 lat, bo złoto to jest inwestycja długoterminowa. Może małą kawalerkę, może do tego małe hisz... mieszkanie w Hiszpanii. Jakieś akcje giełdowe, różnego rodzaju zestaw walut, prawda? Może nawet krypto i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób, tak? Nie namawiam ni do niczego wideo edukacyjno-informacyjnego, szanowni Państwo. Zapraszam do wykupienia dostępu do mojej nowej czytanej książki. Ja czytam, więc nie trzeba jej czytać, bo to jest czytana książka, więc bardziej. To jest czytana książka, prawda? Po prostu czytam książkę, e, tam wykupując dostęp, e, e, kliknę link, jest dostęp i oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, do kliknięcia łapki w górę i przede wszystkim także bardzo proszę do wejścia na mój nowy kanał po angielsku i zasubskrybowanie go po prostu. Będę naprawdę wdzięczny, te subskrypcje idą powoli, na razie jest ich tylko 12. No 12, chociaż szanowni państwo, żeby 1000 było i już nie będę prosił was o subskrypcję tak namiętnie na ten kanał yy, nowy jak teraz. Chociaż żeby było te 1000 subskrypcji, naprawdę będę wdzięczny, to państwa naprawdę nie kosztuje dosłownie sekundę, a mi naprawdę pomoże. Dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.